Drogę do zbawienia trzeba rozpocząć od samego początku, bo co to jest droga do zbawienia? To jest historia Bożych interwencji, wszystkich Jego działań, wszystkich Jego sposobów na to, żeby człowieka przywrócić do jedności z sobą, tych różnych interwencji, kiedy Pan Bóg działa przeciwko złu, przeciwko cierpieniu, przeciwko temu wszystkiemu, co nas oddziela od Niego. Początek tej historii bierze się w raju. Pamiętacie ten opis, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli. Od Boga nie dostali niczego złego. Wszystko, co od niego pochodziło, było wyśmienite, było świetne, było bardzo dobre. A jednak uwierzyli pokusie. I kiedy zgrzeszyli, zaczęli myśleć o Bogu przez pryzmat tej pokusy. I kłopot z pierwszą interwencją Boga, z tym pierwszym działaniem do zbawienia, jest taki, że też go często odczytujemy właśnie w zgodzie z pokusą, którą usłyszał Adam i Ewa. Z takim powątpiewaniem w to, że Bóg jest dobry. Postarajmy się wobec tego wziąć na bok to, co podszepnął wąż Adamowi i Ewie. On ich przekonał do tego, że Bóg jest kimś złym. Że Bóg jest kimś, kto ma pomysł na to, jak zrobić coś złego. Wąż mówi do nich, czy to prawda, że Bóg zakazał wam jeść z owoców tego ogrodu? A to oczywiście kłamstwo. I Pan Bóg, który przychodzi do Adama po grzechu, od razu zaprzecza temu kłamstwu. Natomiast jeżeli myślimy wciąż o Panu Bogu jako o tym, który wie, jak robić coś złego, to faktycznie trudno jest dostrzec to, że on nie działa z pobudek złych, ale dobrych, kiedy przychodzi do Adama. Kiedy myślimy, że Bóg zna zło w taki sposób, jak my je znamy, czyli zna je jak autor, jak ten, który jest w stanie zrobić coś złego, to w kolejnych zdaniach, które padną, trudno nam dostrzec kogoś, kto jest miłosierny, kogoś, kto jest pełen dobroci, kogoś, w kim nie ma pomysłu na to, jak się robi coś złego. A taki właśnie Bóg jest, tak On o sobie mówi, tak o Nim mówi Księga Rodzaju i tak mówią kolejne księgi Pisma Świętego. Pierwsze zdanie, jakie Bóg kieruje do Adama i Ewy, to jest, gdzie jesteś. Pierwsze działanie dobrego Boga w stosunku do grzesznika, to jest szukanie Go. Człowiek się przestraszył, że skoro zrobił coś złego, zaczął myśleć o Bogu jako o kimś złym, to Bóg go ukaże. To Bóg sprawi, że teraz wyciągnie konsekwencje w sposób, który będzie druzgoczący dla człowieka. A Pan Bóg szuka Adama nie po to, żeby Go ukarać, ale po to, żeby Go wyzwolić. Po to, żeby go wydobyć z tej sytuacji, w którą sam się wplątał. Kiedy wreszcie go znajdzie, kiedy Adam się przed nim odsłoni, to faktycznie Bóg zaczyna mówić słowa, które usłyszymy jako słowa gorzkie. I to jest bardzo ciekawy pomysł, czy raczej sposób Pana Boga na pomoc grzesznikowi. Pan Bóg nie jest kimś, kto ucieka od konsekwencji zła. To nie jest ktoś, kto się boi prawdy. To nie jest ktoś, kto się boi odpowiedzialności. Przeciwnie. On stawia człowieka wobec tego wszystkiego, co zrobił. Stawia go twarzą do tego, co jest złe w świecie przez nasze działanie. Adam i Ewa muszą stanąć wobec konsekwencji tego, co zrobili. Nie po to, żeby przyjąć karę, ale po to, żeby przyjąć pomoc. Zobaczcie, że kiedy uciekamy od prawdy, kiedy staramy się nie zmierzyć z tym, co zrobiliśmy, uciec od konsekwencji, nie wziąć odpowiedzialności, to wtedy jesteśmy zakładnikami zła. Wtedy jesteśmy uwikłani w kolejne kłamstwa, w kolejne samousprawiedliwienia. Zaczynamy się odcinać od ludzi po to, żeby konsekwencje naszych czynów do nas nie trafiły. Stajemy się zakładnikami tego, co zrobiliśmy, a naszym życiem zaczyna rządzić lęk. Bóg stawia człowieka wobec konsekwencji zła, wobec odpowiedzialności. I to jest pierwszy sposób na to, żeby jemu pomóc, ponieważ człowiek jest stworzony do wolności. A wolność i odpowiedzialność to jest jak awers i rewers tej samej monety. Nie można mieć jednego bez drugiego. Wolny to jest ten, kto faktycznie panuje nad swoim życiem i ten, kto rządzi swoim życiem i konsekwencjami tego życia. To nie jest licencja na robienie czegokolwiek. Wolność to jest mój sposób tworzenia i biorę owoce tego, co stwarzam, tego, co faktycznie ode mnie pochodzi. Również jeżeli chodzi o zło. Jeśli mam się wydobyć z lęku, to biorę konsekwencje. I wtedy Bóg odpowiada obietnicom. I to jest kolejne zdanie, które wypowiada do Dama i Ewy, obiecuje, że ta sytuacja zostanie odwrócona, że potomstwo Ewy zniszczy węża. Obietnica, która sięga bardzo daleko. To jest sposób Pana Boga na to, żeby nas wiązać ze sobą. Po pierwsze, wiąże nas przez obietnicę, pozwala nam mieć nadzieję, nie rezygnuje z nas, nie przekreśla, nie mówi to finał, to koniec, tylko daje nadzieję w obietnicy, którą wypełni, którą sam doprowadzi do skutku, do finału. I żeby nie zostać na tym, żeby nie zostawić człowieka tylko i wyłącznie z nadzieją na jakieś wybawienie w przyszłości, jest tym, który, uwaga, przygotowuje dla Adama i Ewy ubrania, robi ze skór. To taki, bym powiedział, bardzo wzruszający obraz. Kogoś, kto na drogę przygotowuje ubranie dla swoich dzieci. Bóg nie tylko daje obietnicę, która sięga w przyszłość, ale jest też kimś, kto bezpośrednio, w codzienności będzie pomagał Adamowi i Ewie, żeby zło ich nie zwyciężyło. I wreszcie ostatni element, który Pan Bóg daje jako wybawienie z tej sytuacji pogrzechu. To jest może najbardziej zaskakujące, ale tym wybawieniem jest śmierć. Możemy patrzeć na Pana Boga znowu ukąszeni przez węża, tą pokusą, że Bóg jest kimś złym, i myśleć o tym, że skoro Bóg wyrzuca Adama i Ewę z raju, to się mści na nich i nie daje im dostępu do owoców drzewa życia, czyli tego drzewa, które pozwalało żyć wiecznie, jest dokładnie odwrotnie. Bóg nie daje dostępu do życia wiecznego w grzechu, nie daje dostępu wiecznego do życia wiecznego w lęku. W tym całym uwikłaniu w kłamstwo, samo usprawiedliwienie, w to wszystko, co grzech powoduje. Przeciwnie, stawia granice i mówi, będziesz żył wiecznie, ale nie w tym stanie. Teraz dojście do drzewa życia jest zabarykadowane przez miecz i przez cherubów. Dziwny obraz Dobrego Boga, który się maluje z tej pierwszej historii o zbawieniu. To Bóg, który, stawia, który szuka człowieka, który stawia go wobec konsekwencji tego, co zrobił, który daje obietnicę wybawienia i który pomaga w codzienności na to, żeby grzech nie zwyciężał, żeby człowiek nie był pod pełnym panowaniem zła. I wreszcie Bóg, który mówi, będzie inaczej. Kresem twojego życia w grzechu, twojego zmagania jest śmierć. Ale to nie jest koniec historii. Taki obraz Boga może nam się kłócić z tym, czego byśmy oczekiwali. Bo mamy swoje pomysły na Boga, i takim jednym z najbardziej powszechnych pomysłów na Pana Boga, który jest zbawicielem, to jest ktoś, kto przychodzi z zewnątrz. Ktoś jak gumka myszka, kto wyciera to, co się stało, i mówi: puśćmy to w niepamięć. Nic takiego się nie wydarzyło. Koniec końców, przecież to ode mnie zależy, po prostu Ci przebaczam. Nieważne są konsekwencje, nieważne jest Twoja wolność, nieważne są, jest Twoja odpowiedzialność. Nieważne jest to, czy będziesz żył w lęku, czy nie zapomnijmy o tym wszystkim. Taki obraz Boga jest zupełnie sprzeczny z tym, co się o Panu historii dowiadujemy z księgi rodzaju. To jest zupełnie inny Bóg, taki, który mówi panuje nad światem, w którym wydarzyło się zło, które człowiek w ten świat wprowadził. Dopuszczam konsekwencje tego zła. Pozwalam wziąć odpowiedzialność za to zło człowiekowi i to będzie droga powrotu do mnie. Dlatego jeśli stoimy na początku drogi do zbawienia, to najpierw trzeba powiedzieć sobie, nie, ja nie czekam na kogoś, to przyjdzie z innego świata i po prostu mnie zabierze stąd. Powie, nic się nie stało, zacznijmy od nowa. Szukam kogoś, kto mnie znajduje w konsekwencjach mojego zła. Wchodzę w tą sytuację, w której jestem, staję wobec niej w prawdzie, bez udawania, w nagości, bez tych przepasek, które Adam i Ewa sobie zrobili z liści, drzew, które były w ogrodzie. Tylko mówię: tak, tak jestem. To ja potrzebuję zbawienia. To ja jestem kimś, kto bez Twojej ingerencji, bez Twojej pomocy, bez Twojego prowadzenia nie wydobędę się z tego, co zrobiłem a jednocześnie nie chcę udawać, że tego nie ma, bo Ty mnie nie pokochałeś, a nie kogoś innego. Mnie pokochałeś, który właśnie tak, a nie inaczej ukształtowałem swoje życie. I Ciebie potrzebuję jako Zbawiciela. Kiedy staję wobec prawdy na temat tego, co zrobiłem, to wtedy jestem blisko Boga, który jest prawdą. On chce się spotkać z tym, co jest rzeczywiste, a nie z tym, co jest iluzją. Jeśli będę udawał, że tego nie ma, że jestem nienaruszony przez zło i tak naprawdę to zło nie było takie wielkie i nie było, nie potrzeba się nad nim skupiać, to wtedy tworzę jakąś prezentację dla Boga i mówię mu: spotkaj się z czymś nierzeczywistym. A Bóg mówi: A ja chcę spotkać Ciebie, rzeczywistego, tego, który się ubrudził, tego, który postąpił wbrew mojemu prawu, temu, który zbłądził. Ciebie szukam i Ciebie znajduję. Tobie daję obietnicę. Że tak nie będzie zawsze, tylko że ja przyjdę i zwyciężę zło. Wydobędę ciebie koniec końców z tych konsekwencji, zła, w które się uwikłałeś. Przyjdę jako Twój zbawiciel.